Hej, cześć, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Kreatuniasus, a dzisiaj witam was na pierwszym odcinku nowej serii, który jest początkiem specjalu. W sensie, stwierdziłam, że na specjal mam za dużo pomysłów i musiałam wybrać jeden. I trafiło na to, że chciałabym zacząć Star Stable od zera, co możecie zobaczyć po tytule, w związku z tym tak. W ramach specjalu zaczynamy nową serię, która będzie się pojawiała na moim kanale, ale zanim przejdziemy do szczegółów, kiedy, co i jak, to chciałabym wam bardzo, bardzo, bardzo podziękować za to, jak dużo was przybyło w tak krótkim czasie, jak wiele cudownych komentarzy dostaję, które mnie mega motywują. Jak ciepło mi się robi na serduszku, jak je widzę, jak naprawdę są osoby, które czekają na moje odcinki, które gdzieś tam, są zainteresowane tym i to tak na maksa, piszą pod każdym filmikiem komentarz. No niesamowite to jest i nigdy się nie spodziewałam, że uda mi się dojść do nawet takiego poziomu. Wiem, że przy innych jakby youtuberach to te 200 subskrypcji to jest w pewnym sensie no nic. Ale dla mnie to jest bardzo dużo, bo dla mnie to jest aż 200 osób, teraz już 230 nawet, który mnie ogląda i który jest jakkolwiek zainteresowany, tak jak mówię, moją działalnością w internecie. Bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Chciałabym, żebyście wiedzieli, że dla mnie to wiele znaczy, a to, że special był tak opóźniony i w sumie jest opóźniony, wynika bardziej z faktu, że ja po prostu chodzę do szkoły. Mam dużo zajęć dodatkowych i ja najzwyczajniej w świecie nie mam czasu. Realizuję też różne projekty, różne takie rzeczy. O tym może się kiedyś wypowiem, jak już będzie taka pora, jak będę chyba na większym poziomie odwagi mówienia o samej sobie na kanale. No ale mniejsza, chciałabym też bardzo, 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 naprawdę bardzo podziękować mojemu chłopakowi, Mateuszowi, który był zawsze i jest dla mnie niesamowitym wsparciem, który sam mnie pyta, ej, może dzisiaj chciałabyś ponagrywać, zamiast pograć coś razem, może dzisiaj nagrasz to, może tamto, chętnie popatrzę, jak montujesz, chętnie ci z czymś tam pomogę. Jesteś niesamowity i jesteś moim całkiem dużym wsparciem, zdecydowaną większością wsparcia, jakie otrzymuję. I gdyby nie ty, to pewnie nigdy nie założyłabym tego kanału, nigdy nie byłoby tego tutaj. Po prostu chcę, żebyś wiedział, że jestem ci niesamowicie wdzięczna i kocham cię bardzo. A teraz chciałabym wam powiedzieć parę słów o tym, jak to będzie wyglądać. Otóż doszłam do wniosku, że realizujemy dwie serie naraz. Przynajmniej tak docelowo ma być. Jedna seria to będzie Stajnia Marzeń, dwa odcinki, tak maksymalnie dwa odcinki w weekend jeden i w następnym tygodniu dwa odcinki maksymalnie ze Star Stable od zera. Dzięki temu będą serie, które może będą interesować jedną osobę na przykład taka, drugą osobę taka. Więc będę się rozwijać na tych dwóch płaszczyznach, plus postaram się oczywiście co środę realizować aktualizacje, co daje nam około 2-3 odcinki na tydzień. Mam nadzieję, że taka forma wam będzie odpowiadała. A jeżeli tak, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Jeżeli macie jakąś inną wizję na realizowanie tych wszystkich rzeczy, to też dajcie znać w komentarzu. I co za dużo mówić, dziękuję wam. Jeszcze raz wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Pamiętajcie, że odcinki się pojawiają w... zazwyczaj jest tak, że w weekend pojawiają się około 14-15. Najczęściej, nie mówię, że zawsze. A odcinki z aktualizacji najczęściej o godzinie 17. Jeżeli następnego dnia, to też pewnie 14-16, coś w tych godzinach. Na pewno godziny są to popołudniowe. Z reguły nie ma mnie rano aktywnej. Także ja wam bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam was do oglądania pierwszego odcinka z nowej serii. Cześć! Hej, cześć siemaneczko, witam was bardzo serdecznie na pierwszym odcinku nowej serii na moim kanale. Z tej strony Krewetunia SSO, a dzisiaj witam was bardzo serdecznie na pierwszym odcinku z... nie wiem, serii, gdzie zaczynam grać w Star Stable od początku. Pewnie będzie dużo osób twierdziło, że jest to kopia, że zaczerpnęłam sobie tutaj inspiracji i jakby, no w pewnym sensie oczywiście tak to wygląda, bo grały w to takie osoby jak Atakamana między innymi, w sensie taką serię prowadziły i ja sobie zdaję z tego sprawę, więc absolutnie nie uznaję tego za coś nowego, ale po prostu mega mi brakuje robienia jakichkolwiek misji, bo na moim koncie zrobiłam już wszystkie. Jestem jedynie na etapie robienia reputacji.
Więc stwierdziłam, że warto założyć nowe konto, spróbować czegoś nowego, pobawić się troszeczkę znowu w tym Star Stable i przejść tą grę razem z wami przede wszystkim. Także co? Zabierajmy się do tworzenia naszej postaci. Zaczniemy od wybrania nazwy postaci. Spróbujmy jakieś takie losowe i może coś nam się trafi fajnego. Dobra, podejrzewam, że się nie trafi nic fajnego. Ciekawe, jakie imię wybrać, bo nie mam pomysłu. Wiem na pewno, jak chcę, żeby postać wyglądała, jak chcę stworzyć naszego startowca, ale nie mam wybranego jakiegoś takiego konceptu na imię i na naszego konia. Dobra, poszukajmy czegoś. Malika, damn. Natsuki, Sequoia, Stefani, Tania, Wiktoria, Zara, Zari, Zelda, Susanna, Ximena, Winona, tak? Nie wiem, czy to tak się czyta. Nie mam jakiegoś takiego upodobanego imienia, które bym chciała wybrać. Fabiana, Dusty, Danka, Dextra, Daphne, Dalka, Kristina, Cristella, Cecilia. A jest na Y jakieś imię? Y? Jasmine, Yamini, Yuka. Yvonne. Dobra. Weźmy... nie wiem! To jest za ciężkie! Ach, Boże. Niech będzie Fiona, dobra. Dla was to jest już zajęta, dobra. Niech będzie Fiona i niech ona się nazywa Turtle i chcę cut. Turtle cut. Okej, Fiona nie no. Leila, o, niech będzie jakieś Leila. JKL. Lady Turtle. Dobra, jest pięknie. Idź do konika. Mam pomysł. Honey i... Bee. Honey Bee. Okej, okay, jest pięknie. Dobra, maila i tych rzeczy nie będę podawać przy was, w sensie na streamie, na nagraniu, coś takiego. Przejdźmy do tworzenia postaci, ale zanim do tego przejdziemy, zobaczmy sobie bezpłatny prezent w grze tylko dla nowych graczy. Co to takiego będzie? 3 dni Star Ridera, 100 Star Coins i czapeczka, tak? Aby odebrać prezent w grze, utwórz konto, potwierdź adres e-mail. Z pewnością to akurat zrobię. I koncept na postać mam taki, że zrobię takiego a la wampirka. Nie wiem czemu, więc bierzemy jasną cerę bardzo. Włosy w tym stylu, chyba. No, coś takiego, albo takie. Nie wiem szczerze, które. A niech będą takie krótkie. Zobaczmy siebie w krótkich włosach, bo jestem ciekawa. Makijaż, ten mi się nie podoba, ten mi się nie podoba. Tak delikatny, ja nie lubię akurat takiego mocnego. Wiem, że pewnie najbardziej by ten pasował, ale nie, proszę nie. Czerwone paczałki. A zobaczmy sobie makijaż z czerwonymi. Nie, dalej do mnie chyba nie przemawia. Dobra, delikatny. I kunika całego na biało. Takiego o. Dobra, także chyba tyle stworzenia postaci. Ja teraz ogarnę tam hasło, maila, takie rzeczy. A my się widzimy już bezpośrednio w grze. Także do zobaczenia za parę sekund. Pa, pa! Hej, witam was już na koncie.
I zaczynajmy. Także według legendy historia Jorviku rozpoczęła się wraz ze spadającą z nieba gwiazdą. Przybrała ona postać dziewczyny dosiadającej konia, który światło ożywiło wyspę. Jej dzieje zainspirowały bohaterów chroniących Jorvik przed wszystkimi, którzy chcieliby wyrządzić mu krzywdę przed zagrożeniami płynącymi z tego świata oraz z innych światów. Jednak największym darem tej dziewczyny dla Jorviku była wyjątkowa więź pomiędzy koniem a jeźdźcem. Dzięki niej nie ma rzeczy niemożliwych. Mieszkańcy wyspy dbają o swoją silną i trwałą więź z końmi. Dziś Jorvik jest znany na całym świecie jako raj dla tych, którzy kochają jazdę konną. Choć legendy zostały już dawno zapomniane, ich bohaterów można wciąż odnaleźć w halach jeździeckich i na szlakach. Twoja historia na Jorviku właśnie się rozpoczęła. Zmierzasz do stajni Murland, gdzie będziesz dbać o własnego konia. To spełnienie marzeń. Być może uda ci się tam zadomowić, poznasz nowych przyjaciół i zostaniesz słynnym jeźdźcem. Jednak w głębi serca czujesz coś, czego nie możesz lekceważyć. Wyspa do ciebie szepcze, czy te dawne legendy o bohaterach na koniach mogą być prawdziwe? Gdy tworzysz ze swoim koniem jedność, na Jorviku możesz osiągnąć wszystko. Jak wykorzystasz spędzony tutaj czas? Okej, okay, także przeczytaliśmy sobie wstęp. I co? Dzień dobry, witam. Otóż z takiej perspektywy, używaj strzałek, to wiemy. Możemy rozmawiać, wiemy. Witaj w stanie Murland, jestem Justin i prowadzę je razem z tatą. Zajmuję się tutaj końmi i dbam o to, by każdy miał odpowiedniego jeźdźca. Jesteś gotowa, by poznać swojego konia? Tak, 25 expa, brzmi dobrze. Honeybee, oto twoja nowa koleżanka. Już wszystko przygotowałem, więc po prostu wsiadaj. Honeybee i ty z pewnością szybko zostaniecie najlepszymi przyjaciółmi. Okej, aby wsiąść... mamy dużo wiadomości do odebrania, ale zajmiemy się tym za chwilę, ponieważ już kupiłam jak coś Star Ridera, przynajmniej na ten najbliższy czas. I co? Let's go. Oto nasz kuń. Dzień dobry. Jak ja dawno nie grałam z takiej perspektywy. Honeybee wygląda na zadowolonego z tobą na grzbiecie. Wygodnie ci? Świetna zaspara. Dziękuję. Konie są czymś innym niż rowery czy samochody. Z końmi budujesz więź. Im więcej spędzacie razem czasu, tym bardziej zauważasz, kim dla siebie jesteście. Tutaj, w staniach Murland, oczekujemy, by nasi goście dbali o swoje wierzchowce, więc wyjaśnię ci podstawę opieki nad końmi. Okej, to jest chyba największy gifcik, jaki dostajemy w całej grze. Oto przycisk zsiadania. No dobra, żeby zejść albo X. Shift, żeby się przełączyć, rozumiem. Naciśnij głowę swojego konia. Oto menu konia, za pomocą którego możesz wchodzić z nim w interakcję. Po lewej stronie znajdziesz opcję opieki nad końmi. Na dzisiaj ten przycisk, by wyczyścić kopyta. Ja szczerze powiedziawszy, tak mogę troszeczkę powiedzieć, no by nakarmić. Mogę powiedzieć z perspektywy osoby, która zaczynała grać dobre parę lat temu, że wygląda to inaczej. Jeśli skończy ci się jedzenie, możesz je dokupić w sklepie z jedzeniem dla koni. Teraz się napoimy pięknie. Wygląda to totalnie inaczej i myślę, że to jest niesamowite. Jeśli skończy ci się woda, możesz nalać ją do wiadra, przyciągając je ze swojego plecaka i upuszczając je na studnie. No i tutaj środkowanie. Jeju! Jak się patrzy! Dobra. Ukończyłaś codzienną opiekę, twój koń jest odrobinę szczęśliwszy. Czynności wchodzące w skład opieki nad końmi powinnaś wykonywać każdego dnia, by twój wierzchowiec był szczęśliwy. Zadowolony koń biegnie szybciej. Dobra, by sprawdzić nastrój swojego wierzchowca, otwórz w dowolnej chwili kartę konia, naciskając tutaj. Tutaj zobaczysz nastrój swojego konia oraz nazwy wykonywanych aktywności. Każdy dzień bez opieki sprawia, że nastrój twojego konia spada. I teraz już wiesz, jak zadbać o swojego konia udanej zabawy. Dobra, mega. Totalnie inaczej to wygląda. Ja pamiętam opiekę z perspektywy, że się przeciągało rzeczami. Dobra. Dobra robota, lady. Teraz twój koń czuje się lepiej i jest bardziej zadowolony. Rób to codziennie, a zanim się obejrzysz, honeybee zacznie szybciej biegać. Jeśli zaniedbasz opiekę nad swoim koniem, zrobi się markotny i będzie sprawował się gorzej niż zazwyczaj. Odpowiedzialny jeździec nigdy do tego nie dopuści. Nie tak robimy w staniach Murland. Okej. Tu w Murland zawsze jest coś do zrobienia przy koniach. Teraz wiem, że mogę ci zaufać. Przyjrzyj się tablicy ogłoszeniowej przy stajni, być może znajdziesz tam dla siebie jakieś zadanie. Co dzień pojawiają się nowe ogłoszenia, więc sprawdzę je regularnie. A i jeszcze coś.
Jeśli w wiatrze zabraknie wody, możesz je napełnić ze studni nieopodal lub skorytka we własnej stajni. W niektórych sklepach można dostać też trochę siana. Dobra, pojawił się w dzienniku. Ty i Honeybee chyba dobrze się dogadujecie. Jestem pewien, że niedługo będziecie pędzić po szlakach Murland. Muszę dopilnować, by kolejny koniec znalazł swoich wymarzonych jeźdźców, ale nasza stajenna Maya Dew pokażę ci, gdzie możesz zacząć lekcję jazdy. Znajdziesz ją za bramą przystani. Zaraz ci ją otworzę. Tylko 5 ekspa, chłopie. To intro jest identyczne. Totalnie identyczne. Nic się nie zmieniło, mam proszenie. Maja! Odnowiona Maja! Uhu! Totalnie inna. Dobra, lecimy. Nie można jechać szybciej. Wow. A nie, można. Dobra. Możemy otworzyć też maila, gdzie mamy, w sensie maila, Boże, skrzynkę pocztową, gdzie mamy troszeczkę rzeczy. Także zacznijmy. Kunika mamy. Dobra, pluszowego Starshina. Usuwamy tą wiadomość. Potem mamy spodnie. Dobra, odpiszmy sobie wszystko. I ja to teraz przyspieszę pewnie. Okej, odebrałam wszystko i zobaczmy teraz, co tutaj mamy, jak to wygląda, jak to się prezentuje. Jak to ma, jakie to ma staty. Dobra, zobaczmy. Tak wyglądamy. Nie mamy nic na głowę, chyba. No nie. Mamy rękawiczki, mam o głowie. Kantara bez ustęp, w sensie, Boże, lejców. Owiki. Git. Dobra. W miarę to wygląda. Wyglądamy totalnie dziwnie, jak na mój gust. I nie mamy żadnych statów na tym. Ale spoko. Wyglądamy zdecydowanie lepiej, niż gdybyśmy wyglądali. No, bez jakby tego. Dobra, fajnie. Lecimy dalej. Cześć, jestem Maja. Miło cię poznać, Lady. Wspaniale, że wybrałaś Murland. Witaj. To najlepsze miejsce do spędzania letnich wakacji. Pomagam w stajni, żeby zarobić parę dodatkowych jorwickich szlingów. Trochę więcej grosza nigdy nie zaszkodzi. Przyjdź później, a na pewno znajdziemy dla ciebie jakieś zajęcie. Dziękuję. I chyba nie mamy zbytnio wyboru, po prostu musimy przyjść już do niej. Tak wiele jest do pokazania i opowiedzenia, ale najpierw idź porozmawiać z Jenną. Opowiedz ci trochę o tym, jak mają się sprawy w Murland. Okej. Okay. Lecimy do niej. Aha, to jest takie przejście piękne. Niesamowite. Ciekawie to wygląda. Mega uroczo z perspektywy czasu. Dobra, jedziemy do niej. Wyglądając zupełnie świeżo. Tak, jestem jedna. Ty musisz być jedną z tych nowych. Co mogę dla ciebie zrobić? Miło cię poznać, Lady. Przybyłaś na Jorvik na naprawdę niezwykłym momencie. Zazwyczaj Thomas Murland osobiście wita nowych gości, ale teraz musisz się zająć pewnym problemem. Ta okropna firma, Jet, chce zamknąć stajnię. Thomas na pewno znajdzie sposób, by uratować obóz jeździecki. W przeciwnym razie twój pobyt tutaj będzie naprawdę krótki. Ale nie powinnam cię tym zamartwić. Ty i Honeybee jesteście tutaj przecież, żeby poznać Jorvik. Zanim pozwolę ci opuścić teren stajni, muszę być pewna, że opanowałaś podstawę jazdy konnej. Zrób jedno okrążenie po torze i wróć do mnie. Okej. Okay. Ulala, zmieniło się. Zmieniło się potężnie. To tak wcześniej nie wyglądało. Wcześniej to były takie malutkie przeszkody, pamiętam. Och, damn. Fantastycznie, świetnie poradziłaś sobie na torze. To się nazywa praca w zespole. Ty i Honeybee tworzycie świetną parę, tak? Trzymać. Myślę, że jesteś gotowa do podjęcia większych wyzwań. Zgodnie z obietnicą, możesz teraz wyjechać poza teren stajni. Dziękuję. Dobra.
Zanim ruszysz poznać resztę Murland, musisz mi pokazać, że ty i Honeybee potraficie skakać. Skakanie na koniu wymaga wyczucia właściwego momentu. Najpierw musisz się rozpędzić do odpowiedniej prędkości. Konieczna jest jazda co najmniej trwałym. Następnie dajesz komendy, by koń skoczył, co przy dobrym wyczuciu czasu pozwoli ci pokonać każdą przeszkodę. Na środku toru znajdziesz przeszkodę. Spróbuj przez nią przeskoczyć. Okej. Jak to wygląda? Wow, też inaczej. W sensie, ja jak zaczynałam grać, to grałam za czasów, gdzie trzeba było mieć stare Raidera i bodajże piąty poziom, żeby móc skakać, także jest ciekawie. Spacja albo zero na klawiaturze. Dobra. Uhu, skoczyliśmy. Ciekawe, ciekawe, ładne i w ogóle zadbane bardziej. Fantastycznie, ty i Honeybee poradziliście sobie świetnie. Nadeszła pora na trudniejsze wyzwania. Jestem gotowa. Potrzebujesz większego wyzwania niż ten kwadratowy tor. Bramy stajni są teraz otwarte, a na zewnątrz kawałek drogi ze sklepami. Znajduje się tam wybieg. Jedź tam i porozmawiaj z Lorettą. Jest członkiem klubu jeździeckiego Bobcats i świetnym jeźdźcem. Może być mało przyjemna dla nowych, ale nie przejmuj się tym. Zapytaj ją, na czym polegają wyścigi w Murland. Okej, także jedźmy do niej. Też jest taka cutscenka i nam pokazuje, gdzie ona jest. Wow. Nie pamiętam tego, w sensie szczerze, nie pamiętam totalnie. Dobra, widzę, że to jest plastik. Nowa umiejętność, możesz teraz galopować. Świetnie. Do galopu... Dobra, to wiemy. Zbierzmy sobie tą puszkę. Tak? Mogę? Mogę. I buteleczka tam jest. Dobra. Jedziemy. Mamy już butelkę i puszkę. I gwiazdka, ale dobra. Nie zajmujemy się na razie tym. Tak, jestem Loretta. Niech zgadnę. Jedna przysłała cię tutaj na naukę podstaw jeździectwa konkursowego. Pewnie, że tak. Wszystkie dziewczyny ze stajni Murland chcą dołączyć do mojego klubu jeździeckiego Bobcatów. Lekcja pierwsza. Bobcaty przyjmują tylko najlepszych. Jeśli chcesz z nami jeździć, musisz na to zapracować. Lekcja druga. Trenuj zawsze. Zawody to świetny sposób dla jeźdźcy i konia na osiągnięcie pewnego potencjału. Pełnego, przepraszam. Takiej więzi, jaką mam ja z moim koniem Bartokiem, nie tworzy się przez jedną noc. Zanim przejdziemy do lekcji trzeciej, muszę poznać poziom twój i twojego, jak ma na imię twój koń, tylko nie mów, że Pusio albo coś w tym stylu. Honeybee? W porządku, może być. Okej, nowy poziom! Uhu, mamy drugi poziom już. Szybko to idzie. Mój klub zrobi na wybiegu tor treningowy. Spokojnie, to zupełne podstawy. Musisz tylko przed upływem czasu przejechać pomiędzy flagami. Zobaczymy, co ty i Honeybee potraficie. 100 punktów dla nas i 50 dla konika. Brzmi fajnie. Też tego wyścigu nie pamiętam. W sensie, nie wiem, czy on był ani nic. Dobra, lecimy. Butelka tam była. O nie, przegapiłam butelkę. Przegapiłam surowca wtórnego. Dobra, dotarliśmy. Wyścig ukończony! Jej! Nieźle jak na początek. Ty i Honeybee tworzycie zgraną parę. Teraz możecie zostać na wybiegu i jeździć sobie w kółeczku, ale jeśli chcesz osiągnąć coś na jorwickiej scenie jeździeckiej, to musisz mieć większe ambicje. Lekcja trzecia. Nigdy nie zadowalę się czymkolwiek, co nie jest perfekcją. A jeśli już o perfekcji mowa, musimy z Bartokiem przygotować się do poważnych zawodów. Dalej poprowadzi cię moja koleżanka Tan. W ogóle nie zwróciłam uwagi, że on ma koreczki nigdy. Zobaczmy. No, nie zauważyłam tego. Ciekawie to wygląda. Dobra, lecimy po tego surowca wtórnego, bo mi spokoju nie da. Ale też zmieniły się kwestie dialogowe. Stało się to takie bardziej przyjazne. Nie wiem, czy pamiętacie, ale... Czy ktoś pamięta z was? Ale generalnie jak ja zaczynałam grę, to była mega taka niemiła dla nas i w ogóle wredna i paskudna. Ale no trudno. Dobra. To zostawmy już te jedno zadanie sobie na później. I co tu dużo mówić. Na tym momencie myślę, że się zatrzymamy. Możemy dębować.
Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie go ocenić. Pamiętajcie, że to jest pierwszy odcinek serii. Może tutaj jeszcze nie jest jakoś mega fajnie, w sensie może Was to jakoś super nie kręci na razie, co tu się dzieje. Z pewnością się w ogóle i ja rozkręcę i cała ta seria, no po czasie, dajcie mi czas. Ja w ogóle zaczynam, więc proszę, litości. I co tu dużo mówić? Myślę, że to będzie takie konto, gdzie będzie szansa spotkania się ze mną w grze. Jeżeli ktoś by chciał, nie wiem. Bo tutaj już ujawniam swoją nazwę, więc macie większe możliwości. Ja mam większe możliwości, może kiedyś jakiś stream wleci, coś takiego. Na ten moment ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Nie zapomnijcie go ocenić. Napisać w komentarzu, czy jest coś jeszcze, co chcielibyście widzieć na tym kanale. A na ten moment z mojej strony to tyle. Cześć!